Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Far Cry 6. Naszym aktualnym zadankiem jest Libertad powstaje. Wysadź działko przeciwlotnicze. Już wcześniej się w sumie jemu przyglądałam. Jeśli mam liczyć na wsparcie z powietrza, muszę je wysadzić. Dobrze, myślę, że najpierw sobie luknijmy na nasz warsztat. Chociażby dlatego, że mamy tutaj jeszcze jakieś mięsko. Tak, to sobie wymieńmy wszystkie. Dobra, lekarstwa to wszystko nam zostaje. Moja broń główna to jest nasz tygrysek. Moja najwspanialsza, najulubieńsza broń. Teraz tak, co ja tu mogę ewentualnie sobie zupgrade'ować? Później jeszcze możemy mieć naboje wybuchowe i naboje zapalające, ale jak widzicie mamy jedną sztukę prochu. Mnie zastanawia, jak to się teraz tutaj prezentuje. Jeśli chodzi o kwestię tłumika, to chyba mamy najlepszy. Chociaż tutaj jest trochę zwiększona prędkość, ale skradanie i obsługa jest zaniżona. Tutaj nie mogę, bo brakuje mi czego? Jednej sztuki prochu. A jeśli chodzi o kwestię optyki, tak jest. Tak jak myślałam, mamy jedną sztukę prochu, którą udało nam się ostatnio zdobyć i tym samym możemy sobie zupgrade'ować celownik, co nie? Teraz pytanie. Który to będzie, kurczę, najlepszy? Każdy ma jakąś taką umiejętność. Celność i skradanie się zwiększa. Tu tylko skradanie. Rozumiem, że dwie gwiazdki, no to chyba jest lepsze, co nie? Więc tutaj trochę skradanie, tu też skradanie, a ten celność i skradanie. To co robimy ten? Ej, mam nadzieję, że teraz to będzie sztosiwo, nie? Spoko, ładnie nam tutaj to podrosło. Aj, a jak mogę tu kolejne skórki? A, patrzcie, mogę je zakupić. To jaką bierzemy? Mamy puszki farby, więc... Ej, ten jest fajny. Taki, kurczę, na bogato. Pomarańczowy, niebieski. Ten za 3 mi się podoba. Ale fajny. A jakie wisiorki możemy mieć? Wisiorki też można kupować? Nie. Można je znaleźć w różnych miejscach, jare. Albo zdobyć za wykonanie jarańskich opowieści operacji albo operacji bandido. Okej, czyli wisiorki można odblokowywać. No ale nasza broń to teraz... Ale patrzcie, nie? Uwielbiam takie maski. One wyglądają jak takie maski azteckie, czy... Kurczę, no fenomenalna, piękna broń. Bardzo, bardzo mi się podoba. Szkoda, że jeszcze tutaj w naszej wiosce... Co tu się dzieje? Patrzcie, jak krokodylek tu, kurczę, rozrabia. Niunia. Jak widzimy, to tutaj w dalszym ciągu to w ogóle jest na czerwono. Nie czaję w ogóle tej bazy. Działko mamy tutaj. Ja sobie je ustawię. No i co? Lecimy. Ej, mogę tu szybką podróż, czy nie mogę? Czemu nie mogę się tu przenieść? Muszę wyjść z muszę wyjść z tej naszej wioski, czy o co, Kaman? Normalnie byśmy mogli. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, co by nie było, wyłazimy. Może akurat jak wyjdę, to będę mogła się tam przenieść. Patrzcie, jak ona wygląda, za czym jak celownik. Wow! No to konkrecik. Jeszcze jakbyśmy mogli mieć troszeczkę więcej naboi, to już w ogóle byłabym przepotężnie szczęśliwa. Ej, autentycznie, nie mogę się tutaj przenieść szybką podróżą. Coś tu z dziennikiem mi wyskoczyło. Aha, wysadź to działko, dobra, czyli po prostu musiałam na to najechać. Nowe zdjęcie. Aha, dobra. W sensie to jest zdjęcie tego działka. No czaję, dobra, no raczej bez problemu je znajdę. Tu powinniśmy jakoś w prawo odbić. W ogóle co najlepsze, tą miejscówkę widać stąd. No ja tu nie będę zeskakiwać, nie? Mówię, już mówiłam, to nie asasyn, tu skakać na główkę nie powinniśmy.
A trochę mnie dziwi, że nie mogę się tam przenieść. Wiecie co? Nie wiem, czy w sumie mamy na fulla załadowane tą naszą fajną tego jetpacka, nie? Więc chyba sobie z tego skorzystamy. Bo nie wiem, jak inaczej. Ej, potrącili! Oż ty obrzydliwcze, potrącił mi mojego krokodyla. Kurde, a co oni tacy silni? No, troszkę mnie tutaj podgryźli. Nie spodziewałam się takiego ataku. Ciekawe. No patrzcie, tutaj jeszcze w ogóle ranga 3. A ja byłam na miejscówce, gdzie była ranga 4, więc to raczej nie powinno być jakiegoś potężnego problemu z tym. Może ja schowam tę broń, żeby nie było. Będę chciała strzelić, to wystarczy, że ją... Dobra, nacisnę po prostu na spust, nie? Hejka. Wiem, że mogę wziąć auto jak coś, nie? Ale jakoś tak chcę się tutaj przejść, żeby obczaić. Dobra, stary, weź jedź, nic tutaj nie znajdziesz, nic nie dostaniesz. Tu w ogóle jest jakiś wykrzyknik, o co kaman? Ale tu jest tych krabów, raków czy coś. Ja mogę ci jakoś pomóc? Uwolnij. Ej, znaleziono jakieś nowe skrzynie. O co, kaman? Ej, idziemy po to, co? Ej, ile skrzyń się pojawiło? Ja chcę skrzynię. Idziemy po to. Kurde. Ty wariatko. Co to tu wybuchło? Weźmy to. Troszkę pesos. Dobra, schowajmy broń, żeby nie było. A co, że to ten pies mnie tu widzi? Ktoś mnie tu, kurde, dostrzega. Okay, Juan. I'll take it out. Teamwork makes the dream work. You get the idea. Czyli co, wychodzi na to, że jednak mimo wszystko powinnam tu najpierw uderzyć. Dobra, rozwalmy to. Ożeż kurde. Widzieliście to? A ktoś tutaj ma. Tutaj jest. Oż ty. Trzeba go rozwalić. Kurde no. Rozwal go. Dobra. On ma wyrzutnię, więc... Ej, ktoś mi tu jeszcze coś rzuca. Oż ty siusiaku, ty. Dobra. Ktoś tu strzela. Gdzie jesteś? Nie widzę tej osoby. Tu! Aż ty, tu cię mam. Dobra. Się kitrają tu, kurczę. Potężnie. A co tutaj? Tu praktycznie nic nie ma. To ja nie wiem, co to jest za miejscóweczka. Dobra, chodźmy, zobaczymy.
jest jakaś mikrowioska w ogóle. Więc... O, patrzcie, tu coś jest. Jakaś benzyna. Kto to mi tutaj jęczy? Dobra. Jak to się prezentuje? No to idziemy. Zastanawiam się, czym rozwalić tę wieżyczkę, ale chyba niczym innym jak tym naszym plecaczkiem, co? To jest chyba najsilniejsza broń, jaką w ogóle posiadam. Ewentualnie granaty. Jak z granatami. Mam 3. Dobra, to jakoś nie najgorzej. Ej, o co kaman tutaj z tym łowieniem? Mogę to rozwalić? Mięso pelikana. Możemy tu połowić, czy coś? Sprzęt wędkarski. Pudełko sprzętu wędkarskiego. Ej, możemy łowić? Ale sztos! Możemy mieć... Nasza jest taka. Możemy mieć zieloną albo czerwoną. Chyba ta moja mi się najbardziej podoba. Mam być szczera. A jakieś zawieszki? A, też tą taką najzwyklejszą. Okej, czyli rozumiem, że mogę ją na wszystkim zawieszać. Co my tu mamy? Póki co jeszcze za bardzo tutaj nie mogę nic kupować. Ten proch jest jakiś taki mega najcenniejszy. Widzę, że jest potrzebny praktycznie do wszystkiego. I tak samo jak obwody przemysłowe. A coś tu jeszcze mogę z nią zrobić? Czy tutaj o co kaman z tym pudełkiem? Ha, że... Dobra, czaję, że korzystając z tego pudełka, chyba po prostu mogę tak jak z warsztatu korzystać na tej zasadzie, że... Ej, zarzucamy? Ciekawe, czy uda mi się coś złowić. Ej, coś podpłynęło. Czajcie? Ty, no niunia, weź się zwijaj. Się w ogóle trzeba z nią, kurczę, jakoś siłować konkretnie. No dobra, to już chyba bliżej jak dalej. Wow, mięso żuchwika. Mamy rybkę. Konkretnie. Wiecie co, no może ja teraz nie powinnam się na tym skupiać za bardzo. Ale tak mnie zaciekawiła. O, kwestia. Tego wędkowania. Jestem ciekawa, co dostaniemy za rybkę. Tak jak sobie tutaj wskoczymy do warsztatu. No wiem, że musimy już iść. No jestem ciekawa, co mogę tu zrobić. A, czyli za mięso pelikana dostajesz szkło z odzysku. Wymieńmy sobie. A, za mięso żuchwika również dostaniemy szkło. Tego szkło ma... Szkła mam sporo, bo aż 53 sztuki. Nie wiem za bardzo, do czego mi się ono może przydać. Na pewno mogę je wydać, w sensie wymienić na hajsy, nie? Thank me once we've blasted through Castillo's blockade. See you on the other side, Danny. Dobra, weźmy brykę. Okay, okay, Juan. I'll take it out. Teamwork makes the dream work. You get the idea. Serio, tutaj mi ją zaparkowałeś? No przecież prosiłam, żebyś tu podjechał. No
Aha, dobra, tutaj sobie przejedziemy prawą stroną. Ożeż kurde. Dobra, wiecie co? Wyjdziemy, bo ja tutaj widzę tych ziomeczków już stąd. Teraz to ja tutaj mam normalnie broń pierwsza klasa. Wysadzaj działka przeciwlotnicze na całej jarze, żeby umożliwić bezpieczne... Bezpieczne co? Nie zdążyłam przeczytać. Działka przeciwlotnicze. Wlecenie w zastrzeżoną przestrzeń powietrzną spowoduje zestrzelenie cię przez działka przeciwlotnicze. Odnajduj stanowiska działek przeciwlotniczych na jarze. Wysadzaj działka za pomocą ładunków wybuchowych, żeby otworzyć przestrzeń powietrzną nad danym rejonem. No dobra, w takim razie czajem. Zobaczmy sobie, ile tutaj jest ziomeczków. O, tu ktoś jest zły. Mamy 1, 2. Tu jest działko. Jest oficer. Dobra. Czyli rozumiem, że to jest to działko nasze. Mam nadzieję, że to strzela tylko w obiekty lotnicze i w nas nie strzeli. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czyli co? No najpierw tutaj tych, kurczę, zmieciemy. Ciekawe, czy uda mi się w ogóle stąd zestrzelić go. Średnio, kurde. No niestety, nasza broń nie posiada takiego wspaniałego zasięgu. Myślę, że to kwestia czasu, aż takową osiągniemy. Wiem, że mam jeszcze tą snajpereczkę, nie? Ale ona ma słaby celownik, a tak się składa, że posiadam tylko... Kurde, no niby... Niby, kurczę, jest w zasięgu praktycznie, ale nie zadaje żadnych obrażeń, chociaż go gdzieś tam jakoś odrzuca tego ziomeczka, nie? Dobra, muszę sobie znaleźć jakąś dobrą miejscówkę, żeby się tu schować. Żeby mnie tutaj nie zestrzelili. Dobra. O, mogę uzupełnić amunicję, to tym bardziej się cieszę, zapomniałam o tym. No to teraz to kurczę, żyć nie umierać. Ojej, kuniu nie zabili, w sensie znowu ją ogłuszyli. Czy oni tu mają rangę 4? Mam wrażenie, że trochę mi się tutaj strzelność, w sensie nie tyle co strzelność, co... co poprawiły, Boże, pogorszyły. Kurde, latają jakbym normalnie tutaj mieli robale, no. Kurde, no za daleko. Nie chcę tam iść, bo ich ewidentnie za dużo. Coś mi tu skwierczy. Ej, coś tu kurde leci. Dobra, jeden pokonany. Dobra. Kurde. Musimy się szybko podleczyć.
mnie tu, kurde, zestrzeluje cały czas, ale przepotężnie. Ktoś mnie tak podgryza. Oni są... Chcę ich wszystkich ładnie pokonać, bo nie mam zamiaru tutaj, wiecie, ich... Dobra. Patrzcie, co oni są silni, czajcie. Ile razy ja muszę w ogóle, kurde, w nich strzelić? Ej, co jest? Szybko weź się podlecz, co? Wiecie co, może jednak trochę snajperką ich tutaj rozwalę. Nie chcę marnować tego mojego super strzału. Jak mam być szczera. Weźmy sobie... Zróbmy tak, zamiast tej broni, albo nie, zamiast tego naszego pistoletu, aj kurde, czy ja tutaj tylko te konkretne mogę dawać, chciałam dać snajperkę. Gdzie jest snajperka? Nie maszynowy. To chyba ten był. Nie. Ja zgłupiałam. Jest ich tam naprawdę sporo, nie? Tutaj mi nic raczej nie zrobią. Jak będą przychodzić pojedynczo, to nawet mi to nie robi. Chyba, że to jest moja snajperka. Kurczę, no naprawdę już tutaj... Pociski przeciwpancerne. Dobra, jest to nasza snajpera. Prawie mi się pomerdało. Coś mnie tu perfidnie, kurde, strzela i to konkretnie, nie? Nie wiem, kto mnie tutaj dokładnie celuje. Ajajaj. Tu chyba będzie mi łatwiej, co? Tutaj we mnie nie trafią w ogóle praktycznie. Coś tak mi się wydaje, że małe szanse są na to. No niestety ja też w nich nie trafię. Stąd mi się uda. Ej, patrzcie, czyli mimo wszystko wychodzi na to, że jednak jakoś tam idzie po troszku. Nie wygląda to, jakbym im odbierała to życie, przynajmniej nie widzę tego z tej odległości, ale ich zabijam, więc spoko. No, kto tutaj jeszcze jest taki zainteresowany? Nice. A ty co tutaj szukasz? Dobra, kolejny pokonany. Nie, no to jak takich mam tutaj, kurczę, jak do wystrzelenia, no to nie ma masakry jakieś. Myślałam, że będzie gorzej, jak oni są na tym czwartym poziomie. Weź tu, kurde, nie skacz, jak taki... Z kim ty tam walczysz, ziomeczku? Dobra, rozwalony.
Nice. Tego oficerka bym mogła zdjąć. Został mi tylko on chyba już. Dobra. Mamy to. Trochę mi brykę rozwalili. Kurde, trochę mi zeszło tych naboi. Nie, ten chcę, dobra. Niunia, ale nie wchodź pod nogi. Tutaj mamy co nieco. Pięknie. No i elegancko mamy to. Tak więc warto było sobie to, tą naszą wybuchową broń zostawić na koniec. Hey Juan, anti-aircraft cannons out. The sky is yours. Now go get those ships, and Juan will be your avenging angel of death. Whatever, as long as you got my back. I've got your back, a fresh cigar and 12,000 rounds of divine wrath. Vamos echando! No i pięknie udało nam się tutaj elegancko ogarnąć miejscóweczkę. Wykosiliśmy wszystkich. No jak oni chcieli w ogóle we mnie tutaj strzelać, to ja nie wiem, nie? Ej, tam jakiś ziomeczek biega. Zastanawia mnie, czy... O, co to? Czytaj. A, dobra. Zastanawia mnie, czy tutaj też jest jakieś zejście w dół. I ale to dalej jest na czerwono. Ciekawe. I co to? Dolina Mamutito. Poluj na Mamutito i wymień jego kły na unikalne wyposażenie w chacie myśliwskiej w obozie partyzantów. Jego mięso można wymienić na obwody przemysłowe u handlarzy bronią Juana i przy stołach warsztatowych. Dobra, mnie też kurczę tutaj interesowały te skrzynie. A co tutaj mamy zrobić w ogóle? Dziś przebijemy się przez blokadę Castillo. Wiem, że nam się uda, bo nie mamy wyboru. Libertad musi zwyciężyć albo zginąć. Dobrze, tutaj mamy skład FND jeszcze. Tu też mamy skład FND. Mnie te skrzynie jeszcze ewentualnie troszkę interesują. No ale teraz, co by nie było, będziemy się kierować chyba na tego zwierzaczka, co? I tak jest po drodze, więc na dobrą sprawę zaliczymy go po drodze. No dobrze, moi kochani, tym samym również będzie to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!